Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem z telewizji ETV Bóg, która jest telewizją Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu. Chciałabym Panią zapytać, bo Pani jest prowadzącą warsztaty, na jakich warsztatach się znajdujemy w tej chwili? Znajdujemy się na warsztatach archeologicznych, gdzie robimy starą biżuterię, głównie z drutu. To jest jedna z technik złotniczych, to znaczy wyroby najprostsze, ale też najstarsze. Bo pierwsze wyroby z metalu, jakie człowiek miał, to właśnie były spiralki, pierścionki, bransolety, bo to było najprostsze do wykonania. Dopiero później wchodzą bardziej skomplikowane, jak odlewnictwo, kowalstwo, które wymaga już dużego warsztatu i zaplecza. Także robimy paciorki na wzór paciorków z epoki wpływów rzymskich. Bardzo piękne, z oczkami mozaikowymi. Te, które całe imperium rzymskie wysyłało tutaj do barbarików, na nasze tereny. Stanowiło to walutę, za którą bardzo chętnie kupowano inne, dużo cenniejsze rzeczy. Natomiast miejscowa ludność, szczególnie panie, gustowały w paciorkach szklanych, bardzo kolorowych. Proszę powiedzieć, czy młodzież chętnie uczestniczy w warsztatach? No, biżuteria jest rzeczą kuszącą, więc nie tylko panie się tutaj chętnie zaopatrują, ale też panowie próbują swoich sił, szczególnie w metalach. I to metaloplastyka czy wyroby z drutu bardzo są mile widziane i chętnie tutaj wszyscy pracują. Także cały czas mamy komplet, ledwo nadążamy, żeby wszystkim dopomóc i pokazać i coś powiedzieć. I miło nam jest niezmiernie, że tak sympatyczną grupę tutaj młodzieży spotkaliśmy. Tak chętną do pracy, zajęć, zainteresowaną. To bardzo miłe jest dla nas, którzy my prowadzimy te zajęcia. Dzień dobry, tutaj telewizja ETV Bóg. Czy możemy przeprowadzić wywiad? Proszę bardzo. No to pierwsze pytanie. Jak się prowadzi zajęcia z takimi grupami polsko-litewskimi? Świetnie. Niekiedy jest problem z przekazaniem pewnych informacji, ponieważ jest pewna bariera językowa, ale jakoś sobie z tym radzimy. I młodzież dosyć szybko, niekiedy manualnie łapie to, i na jakich warsztatach dzisiaj jesteście i co wykonaliście? Ir ką dirbot? Šiandien mes dirbam prie, darom papušalus su žalvariu, ten darom su modelinu visus karoliukus. Dzisiaj pracujemy w archeologii, robimy różne z modelinu, karoliki, pierścionki, tak, bransoletki różne. A ty co wykonałaś? Ką pasidarėjai? Mes darėme iš šiaudų, tai aš pasidariau tokią apyrankę ir dabar čia atėjau. Ja pracowałem, gdzie robię wyroby ze slomy i zrobiłem sobie taką obręczkę, a teraz przyszedłem tutaj, bo tu mnie bardzo się spodobało i chcę jeszcze coś zrobić. Mamy dzisiaj już czwarty dzień warsztatów. Na jakich warsztatach najbardziej Wam się podobało? Ketwirta diena užsiėmimų, kuriuose, jums dabar iš tų, kuriuose buvo, labiausiai patiko? Archeologija. Kulinarija. A co robiliście na warsztatach kulinarnych? Ką darėt kulinarijos užsiėmimus? Mes kepėme sausainius, niekada to nesu darius, man labai patiko. Robiliśmy ciasteczkę, nigdy do tego, sama tego nie robiłam, bardzo tu mi się młodzież spodobało. Wykonuje z wikliny rzeczy, koszyki, tak? Tak, kosze na stelażach metalowych. I tu jest młodzież z Litwy, młodzież z Polski. A jak idzie dogadywanie się z młodzieżą? Tu jest pan, który tłumaczy nam to wszystko, przetłumacza, ja im tłumaczę, a pan przetłumacza, jak to robimy i oni wykonują to. Aha. A czy młodzież chętnie uczestniczy w takich zajęciach, warsztatach? Bardzo. Prowadzi zajęcia bardzo. Z grupami polsko-litewskimi? No jest bardzo dobrze, jest bardzo duże zainteresowanie tradycyjnymi wyrobami ze słomy. Niektórym to bardzo ładnie wychodzi, no niektórym różnie, ale starają się wszyscy. Czyli młodzież bardzo chętnie uczestniczy? Bardzo, bardzo chętnie. A co tak na co dzień wykonuje? Młodzież czy ja? Młodzież. Na co dzień, no takiego splotu uczą się ze słomek, który jest taką podstawą do wykonywania praktycznie wszystkich zajęcia kulinarnych. Ar tau patinka šitie kulinarijos užsiėmimai? Žinoma.
Taip. Jasno tak. Uczestniczyłeś, zrobiłeś jakieś ciastka? Ar pats darėjai kokią tešlą? Taip. Dariau tešlą, minkiau viską, kiaušinius dėjau ir taip toliau visus ingredientus ir paskui maišėmės. Tešlą jie minkiam, paskui šių padarėm lygesnę tešlą ir paskui tam tikrus širdutės ir panašiai. On powiedział, że uczestniczył w tej pracy i rezultaty, które tu widzicie, robili ciasto, złożyli wszystkie ingredienty, potem mieszały tam ciasto i teraz widzicie tu już ciasteczka, które on swoimi rękami jak tu się zrobił. Prowadzi zajęcia z grupą polsko-litewską? Ja uważam, że zajęcia są ciekawe. Młodzież jest bardzo zorganizowana, posłuszna, tłumacz też sprawdza się, nie mamy problemu, żeby się porozumieć. Staram się, żeby te zajęcia były bardzo ciekawe, dlatego że no jak zajęcia kulinarne, to nie ma zbyt dużo do pokazania, do powiedzenia, ale młodzież wraca. Grupy, które były tutaj wcześniej, wracają następnego dnia. Dogadujemy się. Myślę, że jest dobrze. Czy młodzież jest zainteresowana? Uważam, że tak. Interesują się przepisami, wykonaniem. Myślę, że jest dobrze. I co na przykład robią na takich zajęciach? Wczoraj robiliśmy pierogi, dzisiaj na słodko, ciastka, amoniaczki, grzybki, takiego rodzaju produkty.